Witam Państwa, cebula z siewu wiosennego, odmiana bonus, dość szybka, troszeczkę przeatakował ją mączniak, co pokazywałem Państwu w zeszłym tygodniu. W tej chwili ten mączniak jest praktycznie wyciszony, wtórnie na te plamy wyschnięte wchodzi alternaria, tutaj postaram się pokazać taki, o właśnie go widać teraz, jest troszeczkę stymfylium, ale nie jest tego dużo. Tutaj mamy następną plamę z mączniakiem. Troszeczkę zarodników jest, ale też jest w miarę wyciszone. Dalej więc trzeba tutaj zabezpieczyć przed mączniakiem. No i trzeba podlać, bo jest sucho, a cebula zaczyna intensywnie tworzyć główkę, rosnąć, więc brakuje wody. W ostatnim czasie tutaj niewiele popadało. Jeżeli chodzi o ochronę, to można zrobić preparat Fandango, można zrobić preparat Acrobat, ale dodałbym wtedy do niego Signum. I jeszcze jedna rzecz, o której można przypomnieć producentom, jeżeli chodzi o mączniaka, jako wspomożenie można zastosować preparat Krypter fosforyn potasu, który będzie powodował, że będzie łatwiejsza ochrona, jeżeli chodzi o mączniaka rzekomego. Tutaj można dodać jeszcze jakiś nawóz, który będzie zawierał 10-12% azotu, ponad 30% potasu, żeby wspomóc wzrost. No i woda, tak? I wodę trzeba tutaj dosyć mocno wlać, żeby ta roślina urosła. Szczypior jest, zapowiada się, że główka powinna być. Jeżeli się zrobi ciepło, może na tej odmianie wystąpić różowienie korzeni. Trzeba to monitorować. Na razie nie ma. I jeżeli zacznie występować, to by trzeba było szybciutko zrobić produktem Poliversum 150 g na hektar zgodnie z etykietą. Witam, plantacja cebuli z siewu wiosennego, odmiana bonus. Dosyć bujny szczypior, jak widać, ale proszę Państwa, zrobił się problem z pierwszymi infekcjami mączniakiem. Tutaj taka plama, na którą już wchodzi też powoli alternaria. W środę był zastosowany Acrobat z cymoksanilem, też z dodatkiem cymoksanilu. Plantacja też jest po jakimś niewielkim gradzie, tutaj to widać. Odmiana bonus, czyli odmiana szybko rosnąca. Jeżeli taka jest sytuacja, że są pierwsze początki mączniaka i jeszcze nie wyciszone dobrze, to by trzeba było ten zabieg po 3-4 dniach powtórzyć. Cebula rośnie bardzo dobrze, ale też już wymaga nawodnienia. Po pierwszych deszczach czerwcowych zrobiło się już niestety sucho. Teraz w tej chwili troszeczkę popaduje, ale to jest za mały deszcz, żeby tutaj tą plantację nawodnić. Robią się suche końcówki, brakuje składników pokarmowych w wierzchniej warstwie gleby, więc można rozsypać jakieś 100-150 kg albo produktu unika kalcium, albo jaramila kompleks, no i nawodnić i oczywiście ochronę zrobić.